mam na imię Lena, pochodzę z Ukrainy. Już 4 lata w Polsce mieszkam. I pochodzę z rodziny, w jakiej ojciec pił, był alkoholikiem, bił mamę. Codziennie miały awantury w domu takie. I kiedy miała 10 lat, moja mama zdecydowała się i odszedła od mojego ojca z mojej starszej siostrą i wychowywała nas sama. W 17 lat, kiedy miała, odróżyła się, mam syna dorosłego, ale też moje małżeństwo nie sklało i po rozwodzie prowadziła się do mamy ponownie z synem. Było tak ciężko znaleźć jakąś pracę u nas w mieście. I koleżanka tak mi powiedziała, co jeździ do Polski, zarabiać pieniądze, tak po 3 miesiące i pół roku w domu. No i pogodziła się na to. I tak sobie myślała, przyjedę tu na 3 miesiące, zarobię pieniądze jakieś i wrócę do domu. Ale Pan Bóg miał swoje plany na to. Bardzo dziękuję Mu za to. Jak przyjechała do Polski, trafiła do Tomaszowa Mazowieckiego i tam 2,5 roku mieszkała i pracowała. W pracy poznała wierzącą osobę, jaka opowiadała o swoim życiu, jak Bóg zmienił te życie. I cały czas zapraszał na spotkania, nie, na nabożeństwa, ale tak ciągle odmawiała to, bo w siebie na Ukrainie chodziła też do kościoła, ale nic mi to nie dawało. I jakiegoś dnia tak zaczęły się problemy z synem, dowiedziała się, co ma, duży dług, zaczął handlować narkotykami. I musiała ja i mój były mąż płacić długi wszystkie za niego. Ale kiedy to spłacili, on ponownie ich narobił. I tak to było jakoś w kółku i nie wiedziała z tego wyjścia po prostu. I było tak ciężko. I jakiś dzień tak po prostu zawołała już do Boga. Mówię, Panie, jak Ty jest? Nie chcę już tak żyć, nie zmień moje życie, zabierz moje życie i zmień życie mojego syna, co by on mógł dać jakoś sobie radę, wyprostuj jego drogi. I usłyszała głos po prostu, jaki do mnie zaczął mówić, czy ja chcę coś zmienić. Powiedziała tak, powiedziała, ten głos mi powiedział, czy przyznaję Jezusa Chrystusa swoim Bogiem, Panem i Zbawicielem. Powiedziała tak. Nie ten głos powiedział, co muszę przebaczyć wszystkim, kogo zraniła i poprosić przebaczenia, co, kogo ja zraniła. Zaczęła to tak sobie w głowie. Zaczęli przychodzić te osoby, coś może komu powiedziała nie tak, zaczęła ich przepraszać. I wiecie, odczuła taką radość, szczęście na, w sercu. Ну, і так їхала, то було в праці так, їхала з праці додому, ну і мислі собі, це файно, ні, мам проблеми, зараз ще мам щось з головою, не слышу якісь голоси. Приїхала до праці, ой, додому, коли, а вже так прийшла на набоженство, на те, де мене запрошали. Zaczęła słuchać, co kazali. Wszystkiego tak nie rozumiała jeszcze mowę polską, ale do mnie docierali takie słowa, jak to było mówione do mnie. I mnie to było tak dziwno od początku, nie, co mają, ile pytań miała, a to teraz mają na to wszystkie odpowiedzi. I za jakiś czas powiedziała, mieli codziennie spotkania w domu, domowie takie czytali Biblię, i powiedziała, co oddała swoje życie Jezusowi, co chce mieć chrzest. Gdzieś tak po 3 miesiące miała chrzest. I powiedzmy tak, mam problemy jak wszystkie, nie, ale to już nie tak mnie obchodzi.
to wszystko jakoś łatwo idzie. Za syna powiem, teraz jest w wojsku na Ukrainie, walczy. Powiem takie krótkie świadectwo na to, bo nie miała z nim półtora miesiąca żadnego kontaktu. Nie wiedziała, czy on w ogóle żyje, co z nim jest. Przepraszam. I jakiś dzień modliła się, prosiła, Boże, choć jakąkolwiek daj wiadomość, nie, bo już nie mogę tego znosić. I na następnego dnia napisała do mnie koleżanka. Mówię, Lena, odezwał się twój syn. Ma jakieś problemy z telefonem. Nie pamięta twój numer, po prostu nie mogę do ciebie napisać. Dala swój numer i on do mnie napisał. Teraz mam kontakt codziennie. On dalej tam walczy i molił Boga. Dziękuję mu, co on jest żywy. Nic mu nie ma. Chwała Panu. Jeszcze chciałam powiedzieć, co za jakiś czas, jak mieszkała się w Tomaszowie, zaczęła prosić Boga, co by zmienić jakąś pracę gdzieś dalej. I tak stało się. Zadzwonił za jakiś czas do mnie Janina. Zadzwoniła i powiedziała, co jest brat, jaki chce mnie pomóc. I czy dam ja zgodę na to, co wyjechać do Rybnika. Ja pogodziła się, ale była ta pandemia, tak nazywana. Nie змогла в Рибнику знайти працю. Помогли мені знайти працю в Тішині. Я впровадилась до Тішина, знайшла працю, мешкання. І було мені запрошено до Погвіздова, там дом спільнота «Надія», де допомагають людям. Приїхала на споткання і там познала Андрія Магомежа зараз. I teraz my tam razem mieszkamy. Dziękuję. No i tyle. Teraz Andrzej. Dobra. Mam na imię Andrzej. Urodziłem się i wychowałem w Jaworznie. Jestem albo byłem alkoholikiem, strasznie praktykującym. W wieku 19 lat wziąłem ślub. Związek przetrwał. To nie była miłość, to było po prostu zauroszenie. Związek przetrwał 8 lat. Z tego związku mam syna. Pełnoletniego, już 30 lat ma. Mam dwoje wnucząt, nie chwaląc się. No i co, pracowałem na kopalni, musiałem się zwolnić, zacząłem pić, w tym związek był toksyczny, zacząłem pić, pomału się staczałem. No musiałem się zwolnić z kopalni, wtedy wesłał odprawy, żeby kupić mieszkanie. No, żona odeszła ode mnie, kłótnie, nie kłótnie, to różne rzeczy takie. No i co, mieszkanie zadłużyłem, mówiąc, muszę je sprzedać, to mieszkanie, niestety. Rodzice, a w tym czasie był mój młodszy brat, także już całkiem zacząłem pić trzykrotnie. Rodzice mnie wyciągnęli tam z działki, z domotku, ale u kolegi spałem, piłem. Pojechałem na detoks do szpitala psychiatrycznego do Rybnika. Stamtąd pojechałem na terapię do Gorzyc. No, a po terapii nie piłem 9 miesięcy, mi się udało utrzymać abstynencję. Później znowu z powrotem, później zacząłem pracować w przedsiębiorstwie robót górniczych w Katowicach. No, a piłem dalej, piłem, w końcu mnie zwolnili stamtąd, firma się rozsypała, zwolnili mnie. Poszedłem do PRG Kmysłowice. Na kopalni wieczorem miałem ciężki wypadek, bardzo ciężki wypadek miałem, ledwo przeżyłem. Ruszyłem tylko lewą ręką. No i no, wyszłem ze szpitala, ani odszkodowania nie dostałem nic, bo po prostu biłem, wyszłem, miałem wszystko gdzieś. Nie? I wtedy po tym wypadku tak myślałem, że no, po prostu miałem szczęście, że przeżyłem. Wtedy tak to odczuwałem. No i później, co ja tu miałem mówić? Żadnego odszkodowania, nic później, no i piłem dalej. A później no, zacząłem pić denaturat, już było naprawdę było tak tragicznie. Umarła moja mama, to już była całkiem tragedia. Już. Dla mnie Bóg przestał istnieć. No jaki Bóg? Gdzie jest taki Bóg? Bóg. Znajomi wyciągli mnie z pod Biedronką, w czasie dosłownie nabawiłem się ataku padaczki. A już byłem bezdomny wtedy, spałem po chlatkach schodowych, jak było ciepło, to w lesie, z dzikami. Oczywiście nie wiem, czy one mnie oswoiły, czy ja je. Normalnie sobie żyłem z nimi. Później podczas jednego ataku padaczki połamałem się, miałem złamaną, bo do tej pory mam śrubę w ręce, w nodze mam śrubę. No ale to nic, pojechałem na terapię do Warszawy.
na chrześcijańską terapię. Przeszedłem w sumie 3 terapie świeckie, nic nie pomogły. Pojechałem do Warszawy na terapię chrześcijańską. Nie wiedziałem, że to jest terapia chrześcijańska, ale mówię, co mi tam zależy, byłem 3 razy, 4, też mi nie zaszkodzi. No i pojechałem, mówię, no ale po co mi dają Biblię? W jakim celu? Mi dają Biblię. Nie wiedziałem, że to jest terapia chrześcijańska, dopiero tam się dowiedziałem. No nie byłem tym zachwycony, nie powiem, bo nie bardzo mi to pasowało. No ale z biegiem czasu, po rozmowach z wychowawcami, codziennie studiowaliśmy Biblię, pomału zacząłem poznawać Boga. No i z tego pijaństwa po prostu zapomniałem, w którym roku miałem ten wypadek. No i tak się modlę, bo potrzebowało mi właśnie, bo chciałem o rentę się starać, potrzebowałem to i modliłem się do Boga, Panie Boże, pozwól mi sobie przypomnieć. No i przysiła mi się brama obozu w Oświęcimiu koncentracyjnego. Mówię, co to, jakie to... I wtedy mnie olśniło, no przecież w tym roku, jak ja leżałem w szpitalu, skradziono ten napis z bramy Arbeit mein Freud. I wtedy już wiedziałem, że Bóg jest. Wtedy już byłem pewny na 100%. Wtedy się nawróciłem i po prostu po wyjeździe, po ukończeniu terapii przyjechałem do Pogwizdowa, co Lenek przywiózł. Do Rybnika, ten sam kurza się przywiózł mnie do Pogwizdowa, do tego domu, prosta droga nadziei, tam no, zostaliśmy, pomagamy tu Stefanowi prowadzić ośrodek, do mnie ośrodek. No to te nasze spotkania dużo nam dają, bo mamy w poniedziałki, środy, w piątki spotkania, rozważamy pismo, no i jakoś to zrobimy. Prowadzimy ten dom, pomagamy właśnie ludziom jak ja, bezdomnym, alkoholikom, byłym więźniom, takie rzeczy. I to wszystko, co mogę powiedzieć. Dzięki Bogu nam się udało. Pozwałem żonę, Lenę. Także, no jakoś się nam to układa na razie. I myślę, że dzięki Bogu wszystko będzie dobrze. Dziękuję.